Cześć! Nigdy nie nagrywałam na tym tle, na ten kanał, ale jak już mam ustawioną kamerę, bo przed chwilą nagrywałam na drugi kanał, to chciałam też szybko nagrać tutaj takie małe info. W ogóle to cześć, tak jeszcze raz, dzisiaj mam dla Was jadłospis i właśnie chciałam Wam pokazać, co dzisiaj jem, dlatego że dawno nie pokazywałam, lubicie takie filmy, więc pomyślałam, że szybko tylko się z Wami przywitam, żeby nie było takiego suchego wstępu. No i właśnie chciałam Wam powiedzieć cześć i chciałam jeszcze też zaznaczyć, że wiem, że miałam nagrać film o moim odżywianiu. Taki film się pojawi, ale no potrzebuję jeszcze trochę więcej czasu, więc to nic nie szkodzi, że tak późno nagrywam, bo cały czas tego się trzymam i cały czas może ewentualnie dowiem się nowych rzeczy, które jeszcze bardziej pomogą nadać wartości merytorycznej temu filmowi, więc tylko tak szybko chciałam Wam dać znać, więc zobaczcie sobie, co jadłam przez cały dzień i tyle. Zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy od śniadania. Tak wygląda właśnie moje dzisiejsze śniadanie i są to trzy jajka, czyli jajecznica i tutaj w tej sałatce jest, jak widzicie, sałata, pomidory, kabanosy i co to są, kiełki i oczywiście ogórek kiszony. I tak to wygląda. Bardzo podoba mi się, jak wygląda ta sałatka. Bardzo apetycznie. I tak wygląda mój drugi posiłek. Miałam ochotę na coś słodkiego i zdecydowałam się właśnie zrobić to. I to jest tak zwany mug cake. Nie wiem, jak mówi się na to w Polsce, no nie wiem, ciasto z mikrofalówki może po prostu. Co za tym idzie, jest to bardzo proste i bardzo szybkie do zrobienia, bo w mikrofalówce to nawet nie siedzi minuty. Do zrobienia tego też wymaga paru minut. I może nie będę Wam mówić tutaj dokładnie tego przepisu, dlatego że jest to dosyć sporo składników. Podlinkuję Wam po prostu zdjęcie na Instagramie, gdzie właśnie wszystko opisałam, więc tam możecie sobie zobaczyć. I ogólnie właśnie miałam ochotę na coś takiego, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. Znalazłam przepis w internecie, ale kompletnie nie odpowiadało mi makroskładniki, bo tam w ogóle była jeszcze mąka i cukier i w ogóle takie inne rzeczy. Więc zmodyfikowałam to pod siebie tak, żeby to było przede wszystkim posiłek białkowo-tłuszczowy. No i właśnie coś takiego mi wyszło. Jest bardzo, bardzo dobre, więc jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście, to koniecznie musicie. Naprawdę, polecam, bo ma fajne makro, a no jest dobre. Tak, to chciałam powiedzieć. Ok, i tak wygląda mój posiłek przedtreningowy. Jest to stek z antrykotu chyba. I do tego jest odrobina masła czosnkowego, pod spodem mam kaszę gryczoną, niepaloną. No i z warzyw standardowo to, co zostało w lodówce, bo jutro już wracamy do domu, więc też dużo nie kupowaliśmy. Więc tak to właśnie wygląda. No i tu właśnie są ogórki kiszone, pomidory, sałata i ostatnie części kiełków. Posiłek potreningowy wygląda tak, pokazuję Wam go teraz, dlatego że pewnie jak zamknę go w torbie, to się poprzewraca, już nie będzie wyglądał tak fajnie, więc Wam go pokazuję tutaj, jak go teraz zrobiłam. I już Wam mówię, co to jest w ogóle. Zobaczcie, ile go jest tutaj, więc na pewno będę najedzona. Zmiksowałam ze sobą odżywkę białkową, ryż i ten taki zestaw do smoothie z Biedronki. Co prawda on jest trochę droższy, ale tam było akurat 250 gramów. No i tam właśnie były banany, truskawki i borówki. I zmiksowałam to wszystko. I na wierzchu jeszcze jest parę malin, cztery plasterki banana i to w sumie jest tylko dla dekoracji. No i posypane jest to wiórkami kokosowymi i tak to właśnie wygląda. Już tu się przeje. No zobaczymy, bo właśnie tego jest naprawdę bardzo dużo. No zobaczcie, ile tego jest. Więc sporo, sporo, to jest moja ręka. Ok, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o gramaturę i o kalorie i tak dalej, to nie do końca chcę to podawać, dlatego że nie chcę, żeby ktoś wzorował się na tym, ile ja jem i tak dalej, dlatego że to jest wszystko ułożone pode mnie i to, że ja na przykład jem tyle, nie znaczy, że wy też powinniście jeść tyle. Tak samo ja jem tyle węglowodanów, nie znaczy, że wy powinniście jeść tyle, bo to też zależy dużo od stanu zdrowia i tak dalej, bo
No bo no nie oszukujmy się, tak? Każdy jest inny, każdy potrzebuje innego rozkładu makroskładników, każdy potrzebuje innej kaloryczności, więc nie chcę tego podawać, żeby po prostu nie sugerować, a bardziej te filmy mają na celu pokazanie Wam, co jem, pomysły i taką po prostu inspirację, a nie jeżeli tego, ile ja jem, to ile ja jem. Więc tak jeszcze chciałam Wam dać znać o tym, dlatego że pod ostatnim filmem były takie pytania. Wolałabym to zostawić dla siebie i to tyle. Zresztą możecie zobaczyć mniej więcej, ile jem, tak? Więc no, dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.